Cześć, z tej strony Adept, dzisiaj bitwa Mr. Dawida 21 na obiekcie 279E, czyli po prostu na eboli. Elhalów, bitwa spotkaniowa, losowanie na topce i od razu żal mi tych ósemek naprawdę i dziewiątek, bo jak wiadomo ebola to nie są żarty. No i tak... Um... No i po prostu jedziemy. Jedziemy. Jedyna słuszna koncepcja rozgrywki w tym momencie to jazda na mordownie. No i nie posądzałem Dawida, żeby zrobił coś niestandardowego w tym momencie. No, aż taki głupi jest. O sorry, Dawid. Sorry, sorry. Mam bratanka Dawida i to tak też zawsze u nas zwyczajowo się docina ludziom. Z rodziny najbliższej. Zwłaszcza facetom. No więc. Yy, widzie witaj w rodzinie! Można powiedzieć. <grym> Opanowanie bazy, czyli coś już tam wjechało od nas. Hawuk, Hawuk wjechał. No ale on Zeberem nie ma szans. No ale myślę, że bitwa nie skończy się skapowaniem bazy. Spokojnie, spokojnie. Bitwa. <grym> cheater, cheater. Macie dowód. Róbcie skrine, Cheater. Trafił to. Nie wiem jak, ale trafił. Po prostu trafił. Jeszcze zobaczmy jaki zestaw pocisków wozi. Kumule. Tak będzie się tłumaczył, że to było między kampanią, między bitwami kampanii i dlatego taki zestaw pocisków. No wiadomo, no. no. Tak, tak, tak oczywiście. Dobra, side scrap, ale trochę za duży ten Sidescrap. No. no. Gdzie tak się pokazywać? No, 60 TP. No, to jest jakiś przeciwnik. Jak trafi i przebije... Uff, przebije, nie? Przebije. No to wtedy może zabije, ale... Buja się, widać. Dawid ma to w nosie. Buja się, artyleria najwyżej... O, właśnie, wywołałem wilka z lasu. Mamy tutaj artylerię. Mamy oguszoną załogę. No i mamy 60 TP, który pokazuje, bóg wierzy... Spokojnie, spokojnie jest tłuczony, No i. Zobaczcie, myślałem, że T95 troszeczkę się wychyli bardziej, że będzie sprawiał jakieś trudności i Dawid będzie musiał się kontować zarówno w stosunku do 60 TP, jak i T95. Kurgan. O, kurgan.pl. Mo, proszę. Ale nie, ten T95. Yy... Ma już do kogo strzelać, bo dość agresywnie przejechały na linię 1 nasze dwa czołgi, więc on już się nie wychyli. Co najwyżej może Dawid puszcząć troszeczkę. No. Ale prawie że stracił HP w tym momencie, więc nie wiem, czy to zrobi. Nie wiem, nie wiem, bo to. Bo to trzeba mieć odwagę, żeby zaatakować ebolą ósemki. <laughs> Okej, okay, 95. No, nie trafiony. No troszeczkę... troszeczkę szkoda. Ten T95 stoi tak na otwartym bezczelnie. Bezczelnie również. I... bezczelnie nic nie robi 60 TP. On już jest załatwiony. Bo uciekało jego wsparcie tutaj z góry. Tutaj był przecież. Kto tutaj był nawet, nie wiem, nie pamiętam. Jakiś met był tutaj. No ale już go nie ma i je mamy, T95. Pojedynek gigantów, ale większym gigantem oczywiście jest ebola. te 95 piątka. A jednak, zobaczcie, odbija. Odbija. No, może nie ten włas, może ten drugi, jak nie umiesz trafić ten pierwszy. Nie, wreszcie trafił. Dawid, Dawidzie, liczę na ciebie. No, ten taki włas zniszczony, to być w drugi. T95 nie przebija się. Ja na niego miejscu bym się po prostu wycofywał. Tym bardziej, że stoi bokiem do WZ-111 -y naszej. No i zresztą jest teraz obijany. No, T95, no, no, no trochę mi go żal, ale tylko trochę. No mam nadzieję oczywiście, że ktoś tutaj Dawida ukaże Zagranie ebolą. O, jeszcze zobaczcie, o! David, tutaj. Tym razem darował sobie ten włas. Jest T10. Biedna T10. Ona raczej powinna grać jako med, a nie czołg ciężki, bo to nie jest czołg jakiś super. Uf, o, jen. I z trzeci załadował hajki w geście rozpaczy, a może po prostu w proteście przeciwko temu właśnie czołgowi. Bo ebola, no to wiadomo, to jest rzecz straszliwa. O, artyleria, ale przygwoździła naszego bohatera do samej ziemi. Wreszcie jakieś porządne straty HP. I teraz największym zagrożeniem jest. No co jest? No co jest? Też coś tutaj. O, UDES. UDES się przebił. Największym zagrożeniem jest oczywiście w tym przypadku z, z dla siebie samego Dawid, tak, bo jeżeli wyjedzie głupio, to z głupio straci HP. Jeżeli nic głupiego nie zrobi, to nikt nie jest w stanie mu zagrozić. Wszystkie czołgi ciężkie, te najgroźniejsze i deki brzydko mówiąc, wyzdychały. No jest te 75, ale on umiera. No artyleria, artyleria. Próbuje coś, próbuje. Chwała jej za to. Chwała. Chwała na wysokości. <noise> Bo strzela do najtrudniejszego przeciwnika, a nie do najłatwiejszych. Pomogła skupić się na kimś innym, zrobić większy damage. No, a tu jednak ten artlerzysta, mimo wszystko, że artleria to naprawdę zło, to w tym momencie. Robił dobrze, że dług w Dawida. Bardzo dobrze. 10-8. No i... Cóż. No Dawid jedzie kapować. No. Nie wiem po co, ale jest tutaj jakiś GF. Znaczy był. Był i go nie ma. No i spokojnie można skapować bazę. No dobrze. Tak sobie można nawet środkiem przedefilować na następnej. na drugiej flance, może tak. wróg się raczej przedarł. Tam był UDES i TVP. I te dwa czołgi pojechały pewnie na górę. I być może, być może. No, może, może tak. Być może właśnie nasza artyleria jest w tym momencie zagrożona. No, Dawidowi nic nie grozi, tak poza tym. No już to. Mamy 8600 obrażeń. No i tak. WZ132A nasza próbuje badać teren. Czy tam coś się więcej pojawi, lub też nie. Z czołgów przeciwnika. Mamy dwukrotną przewagę. Nasi kapują bazę. Czyżby jednak przeciwnik odpuścił sobie atak na nasze pozycje wyjściowe do bitwy i wrócił się, żeby bronić własnej artylerii. Nie wiem, nie wiem, na której stronie w tej chwili znajduje się przeciwnik. Dawid też nie wie. Don't cap, Dawid. ja, bo ja robię demetrze, bolą. Ojejkuś. Ojejkuś. No już mam dziewięć tysięcy, nie kapujcie, chłopaki. Łapaki, nie kapujcie! Help! Dobra. Okej, okej. Pójdę ebolą ich wszystkich, zapiję! No, no to zabij, tak cię zabi. Dobrze, dobrze. No jedź, 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 jedź chłopie, jedź, nie zastanawiaj się, skracaj dystans. Tutaj zaskocz, podjść na górę. Gdzie jest tych dwóch chłystków? Jest defopek. A zobaczcie. W sumie, ciekawie. Próbuje zdekapować. Zwiter. Zwiter. No i zdekapował. No i. To jest magazynek. To jest najgroźniejszy z przeciwników. Nie dość, że dycha, to jeszcze magazynek. I ten magazynek może Dawida zdjąć? Kiedyś tam, kiedyś, no. Może nie na magazynek, no, ale. Może go pokarać, jeżeli zostanie Dawid zaskoczony w takim właśnie momencie. Czyli tyłem do przeciwnika. No i Dawid zorientował się, że najlepiej jednak podjechać na górę, załatwić artylerię. Hmm, czy ja wiem, czy najlepiej? Bezpieczniej, może tak. Najlepiej to niekoniecznie. Please, arta, my! Ojejku, my, 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 my jesteśmy. My jesteśmy gorsza Ebola niż Arta. O, tak. Tak, tak, tak. Oj, jak próbuję złapać przestrzeń. O jak próbuję to podjechać i podjeżdżał, podjechał i znalazł TVPK. I zamiast strzelać do TVP, to strzelił do artylerii. No ta nienawiść wrodzona w, w stosunku do artylerii, no naprawdę, naprawdę. I haek w tyłeczek, 490 poszło. I po co ten pepan? Yy, to nie pepanc przecież, Boże, jeden Pepanców nasz bohater nie wozi. To są zwykłe pociski humulacyjne. Humulacyjne nawet. No i zginęła głupio ta WZ. -a. No i szkoda, że nie uciekła przed tym TVPkiem. Teraz Dawid musi gonić tego tvp A, A ten TVP, czy da się w ogóle dogonić? su 130 rozpaczliwie woła o pomoc. Tam zostało, został nasz sojusznik wyświecony, chyba przez Udesa. A nie, Udes po prostu pojechał z Denek. Z Denek został zniszczony. No Pojechał parte po Ten Udes. No i przeciwnik ma. Przewagę. Dwa medy. Dwa medy przeciwko Cedekowi. I czołgowi ciężkiemu. Mogą się naprawdę dobrze poustawiać. Mają przewagę mobilności. No ale, jeden, dwa strzały. Jaki zmarnowany strzał! A mówiłem z HEKA: po co to ładujesz? Po co, po co, po co? No i po co? Jak nie umiesz strzelać, no i su umiera. I to był bardzo ważny strzał. No, może i przeciwnik by jednak przeżył. No to. Ale, mimo wszystko, zobaczcie. Jeszcze żyje i w tym momencie już by zginął i nasze SU by ocalało. I powiem tak, bitwy nie widziałem. Oczywiście widziałem wyniki, ale bitwy nie widziałem i teraz tak. Tam to był bardzo ważny moment. Ten strzał jeden lub drugi, ten wcześniejszy też, no ale ten wcześniejszy był trudniejszy i teraz TVPek uciekający i próbujący trafić go Dawid. Trafiony, tylko że nie weszło, nie weszło. A gdyby wcześniej. A gdyby wcześniej. A gdyby teraz. No i TVP ucieka. No i co teraz? I co teraz? Ten TVP będzie musiał grać ostrożniej. Ale będzie musiał zaatakować, jeżeli chce wygrać bitwę. Tylko problem jest w tym, czy faktycznie wróg chce bitwę wygrać? No, tego nie wiem. Bitwa się kończy. Powoli. Jeszcze minuta. Przeciwnik gdzieś uciekł. Nasz bohater chyba się nie świeci. Czyli przeciwnika już tutaj nie ma. Gdzieś jest za górką. Tutaj może. Gdzieś już może dalej nawet uciekł. No nie zdążymy skapować chyba. No chyba nie. Może jednak, ile tu jest? Opanowanie bazy. Cztery minuty, cztery minuty. O chłopie! O panie! O panie! Cztery minuty! Cztery minuty! To co ja mogę zrobić? O, to mogę, mogę stać tutaj i czekać aż przeciwnik zaatakuje. spróbuje. Dekapować. I ja bym dekapował z tego miejsca. A Dawid się rozgląda gdzie indziej. Rozgląda się, rozgląda. A przeciwnik pomyślał sobie, piernicze nie dekapuje. Nie próbuje bitwy wygrać. Koniec. Koniec. Koniec bitwy. Padła Masterka. Padł Radley Walters. Duży Kaliber. I oczywiście Top Gun. Ale smutne to trochę medale, bo mamy Remis. 10 tysięcy obrażeń, 8 fragów, a EXPA 927. <ścoughs> Przeciwnik. Stwierdził: Protestuję, nie gram przeciwko eboli, nie próbuję wygrać bitwy, nie przegrywam bitwy. Znaczy przegrywam bitwę, ale przeciwnik też przegrywa. Przeremisie właśnie tak, a nie inaczej jest i tak to trzeba odbierać. No i cóż. Zablokowane przez pancerz 3430. Nie mam więcej nic do dodania. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.